to witamy bardzo serdecznie na króciutkim briefingu. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, dostrzegając problem, coroczny właściwie problem finansowania z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi tutaj o dotacje i subwencję oświatową, szeroko rozumianą pomoc społeczną. Wiemy, że z roku na rok te kwoty przeznaczane dla samorządów są zdecydowanie mniejsze, a więc Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zdecydował o wystosowaniu apelu do pana premiera Mateusza Morawieckiego o zabezpieczenie takich środków w budżecie na rok przyszły, aby te były gwarantem dla samorządów, aby mogły realizować, drodzy Państwo, własne cele. O szczegółach mój kolega Paweł Sznapolski. Tak, Szanowni Państwo, na listopadową sesję złożyliśmy projekt uchwały zakładający wystosowanie apelu do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zabezpieczenie w budżecie państwa na 2021 rok środków niezbędnych do finansowania faktycznych kosztów ponoszonych przez samorządy na oświatę i na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Apel ten spotkał się z dziwną reakcją radnych, którzy twierdzili, że nie skonsultowaliśmy go z nimi. W związku z tym nie odnosili się do merytoryki, tylko do braku konsultacji. Zdjęliśmy ten apel z porządku obrad, próbowaliśmy zorganizować spotkanie. Niestety okres między sesjami był stosunkowo krótki, dlatego też telefonicznie skontaktowaliśmy się z szefami klubów. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych uwag, żadnych propozycji, które moglibyśmy wprowadzić do tegoż wystosowanego, przygotowanego przez nas apelu, a należy podkreślić, że przygotowany przez nas apel to merytoryczny, pozbawiony politycznych treści dokument, za pośrednictwem którego prosimy Prezesa Rady Ministrów o przekazanie wyższych środków dla samorządów na realizowanie niezwykle ważnych zadań z tytułu edukacji czy pomocy społecznej. Ze względu na to, że wczoraj powtórzyła się dziwna reakcja, w naszej ocenie dziwna, niezrozumiała reakcja radnych, którzy nie odnosili się merytorycznie do treści apelu, tylko poruszali brak rozmów, chociaż takie rozmowy próbowaliśmy podjąć, brak naniesionych jakichś poprawek, a takich poprawek żadnych nie było. No, nie mogliśmy ująć poprawek, których klub żaden nie dostarczył. W związku z tym, jako Klub Radnych Koalicja Obywatelska, wystąpiliśmy do pana Mateusza Morawieckiego, do Prezesa Rady Ministrów z własnym apelem, ponieważ dostrzegamy, tak jak inne samorządy w Polsce, niewystarczające środki przeznaczane z budżetu państwa na realizację tych niezwykle ważnych zadań, czyli zadań edukacyjnych i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, że od 2016 roku do roku obecnego, do 2020 roku, na te zadania wydaliśmy ponad 500 milionów złotych z kasy miejskiej. Gdybyśmy dostawali większe środki na realizację tych zadań, nie musielibyśmy z kasy miejskiej przeznaczać 500 milionów złotych właśnie na dopłatę, że tak powiem, do realizacji tych zadań, tylko na przykład na realizację różnych zadań inwestycyjnych, na których zależy mieszkańcom naszego miasta, chociażby budowę chodników, dróg, chociażby inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem naszego miasta. Dlatego, tak jak mówiłem, już niezrozumiałym dla nas jest, że w pewnych momentach mówi się o tym, że nie ma jednomyślności dla jakiegoś apelu, bo dla tego apelu no nie było jednomyślności rzeczywiście, bo kluby miały, nie odnosiły się bezpośrednio merytorycznie do treści apelu, lecz do braku konsultacji, a jak podkreśliłem wcześniej, my rozmawialiśmy, prosiliśmy o przesłanie takich uwag. Zresztą można je złożyć również w ramach trybu pracy nad projektem uchwały. Takich uwag nie było, a do merytoryki tego apelu nie było żadnych uwag. Dlatego też radni podkreślali o braku jednomyślności w stosunku do apelu o edukacji, ale już w stosunku do apelu o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, mimo że tej jednomyślności nie było, no to już radnym brak tej jednomyślności nie przeszkadzał i część z radnych, która nie poparła tamtego apelu, poparła ten apel. Dlatego dla nas to tym bardziej było niezrozumiałe, że raz ta jednomyślność jest brana pod uwagę, a drugim razem ta jednomyślność nie jest tak ważna. Chociażby przy głosowaniach nad budżetem miasta, chociażby właśnie przy tym apelu, za którego poparcie serdecznie dziękujemy,
dotyczącego, apelu dotyczącego zwiększenia środków czy niesprawiedliwego podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlatego, Szanowni Państwo, my zauważamy i większość samorządów w Polsce zauważa problemy. Jeżeli je zauważamy, to apelujemy i prosimy, żeby to, co uchwala Sejm, co później opiniuje, czy wprowadza zmiany, ewentualnie Senat, aby zostało zmodyfikowane, aby nasz apel został dostrzeżony i liczymy, że w końcu, gdy coraz więcej samorządowców będzie apelowało, to w końcu rząd się na tym pochyli i te proporcje zostaną zmienione. W tym apelu, drodzy Państwo, nie było żadnych elementów politycznych, które mogłyby być solą wokół dla jednego czy też drugiego klubu, które obok nas działają w Radzie. W tym apelu są zawarte cyferki od 2,16 do prognozowanych 2,20. I tak naprawdę wystarczyło tylko pochylić się nad tym, działając dla dobra naszego miasta, dla dobra edukacji, dla dobra szeroko rozumianej pomocy społecznej i podnieść rękę za. Pewnie gdyby był też inny czas, gdyby nie było pandemii, te spotkanie można byłoby gdzieś tam przeciągać i spotykać się jeszcze pewnie ze dwa, może trzy razy, jeżeli doszłoby do takiego spotkania, ale w tej formule, drodzy Państwo, tak jak tutaj zostało powiedziane, wystarczyło rzeczywiście zgłosić poprawki, jakiekolwiek do tego apelu. Ale w naszej ocenie, Szanowni Państwo, ten apel jest publicznie dostępny. Tam nie ma żadnych elementów, które mogłyby zmienić, bo co, chcemy zmieniać cyferki, które były 2,16, jakie zostały faktycznie wydane przez gminę miasto Grudziądz na te wydatki, których tak naprawdę nie otrzymaliśmy z budżetu państwa. Nie wiem, no chyba, że kogoś może razi, że piszemy do pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale to jest jedyna osoba, która może rzeczywiście uwzględnić w nowym budżecie takie środki, które pomogą takim miastom jak Grudziądz oszacować realnie wydatki, które zamierza wydać na szkolnictwo, czy też na szeroko rozumianą pomoc społeczną. I ten apel ku temu służy. I no, nie mając jakby tutaj wsparcia ze strony kolegów z dwóch klubów, zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny krok, aby ten akcent ze strony Grudziądza w postaci tego apelu dotarł na ręce pana prezesa Mateusza Morawieckiego.